Urodzona w Polsce, wychowana w wierze katolickiej, na 20 lat wyjechała do Szwecji. W środowisku protestanckim jednak ustrzegła swojej wiary. Po powrocie ze Szwecji do Polski objęła zaszczytną funkcję starszej bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. I tutaj z serca duchowego Polski, z Jasnej Góry, od 20 lat promuje zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Pani Maria Emanuela Dziemian. Witam. Jak wyglądały Pani pierwsze miesiące życia jako katolika w środowisku protestanckim? No, były trudne. Trzeba było się odnaleźć nie tylko w środowisku protestanckim, ale w kraju. W kraju, którego się języka nie rozumiała, kultury, gdzie jest bardzo mało ludzi. Ale miałam to szczęście akurat, że w mieście, w którym mieszkałam, był Kościół katolicki także i nawet nie miałam zbyt daleko, także to było bardzo fajne. Ale trzeba było się nauczyć też no, języka, ludzi, tego wszystkiego, co się wokół działo, także to był szok. To było, tym bardziej, że wyjechałam w czasie przepraszam, w czasie stanu wojennego i to ten szok nawet kulturowy czy nawet wszystko, co było tam, czego u nas nie było, czyli sklepy wypełnione kolorami, towarami, i tym wszystkim, to wszystko było, było takim jednym wielkim szokiem, ale dzięki Bogu, w tym pierwszym etapie mojego bycia w Szwecji, tak od Kościoła miałam blisko gorzej, bo już później, jak mieszkałam na północy Szwecji, to tamte już były odległości między kościołami. Także no, ja uważam, że dobrze. Ten pierwszy czas dla mnie był. Tylko tak, to była ciężka praca, bo była to praca nad językiem, przede wszystkim, żeby się wtopić w to społeczeństwo, do którego się przybyło. nie? No a Kościół Katolicki, no to za granicą on trochę inaczej wygląda niż nasz tu w Polsce, dlatego że to jest Kościół wielonarodowy, właściowy. Są katolicy z różnych części świata. I jeżeli chodzi o Polonię Polską, to przynajmniej w tamtym czasie była bardzo skłócona, podzielona na różne frakcje polityczne. Ja miałam taką zasadę, że przechodziłam ostatnia, a wychodziłam pierwsza, żeby nie wchodzić w te konflikty tych grup tam różnych politycznych. A jak na, na styku z innymi denominacjami chrześcijańskimi? Jak pani jako katoliczka w tym środowisku <noise> protestanckim się e, odnalazła? Ja później, e, jeżeli chodzi o pierwszy etap kilku lat, gdzie mieszkałam pod Sztokholmem. To ja nie miałam tak za wiele tam, taki oni sobie, żyli, ja sobie po prostu trzeba budować wszystko inne, było, żeby się znaleźć w tym państwie. A później, kiedy byłam już mieszkałam na północy Szwecji, to byłam też przewodniczącą karitas w naszym kościele, więc bardzo często mieliśmy kontakty z protestantami. Dlatego, że no myśmy mieli jako Caritas, pomagaliśmy obcokrajowcom, na, żeby mogli dostać osiedlenie w Szwecji, czy coś, to była jakaś współpraca. Także jeżeli chodzi o życzliwość ich, to nie mogę powiedzieć nic negatywnego, ale trzeba było się pilnować. Nie? Trzeba pilnować było swojej wiary, tego co jest moje. Nie dać się wmanewrować w jakieś takie... Rzeczy, które były, no powiedzmy, prostsze, bo Kościół protestancki, który nie ma obowiązku spowiedzi, nie ma takiego rygorystycznego przestrzegania, jak my, zasad moralnych, no to wszystko trzeba było jakoś sobie z tym dać radę, żeby się nie dać wchłonąć nawet przez społeczeństwo, które jest tym wszystkim przeniknięte, nie? No i też było ważne, żeby pilnować dzieci naszych. Także myśmy bardzo zwracali w Kościele uwagę na, na, tą, na, te, na, na to, żeby nasze dzieci, żeby ich nie stracić z Kościoła, żeby nie, przez to, żeby były w szkołach protestanckich, z protestantami i nie tylko, bo tam jest bardzo dużo osób też niewierzących, żeby nie zostali, przepraszam, żeby nie zostali wchłonięci przez to w społeczeństwo i nie odeszli od naszej wiary. Nie? Czy zna Pani jakieś przypadki migracji właśnie między jedną stroną katolicką do protestanckiej i w drugą stronę? Bo to jest dość, to środowisko, o którym Pani opowiada, jest mocno przenikające się, tak? Tak, bardzo mocno przenikające i znam takie przypadki, że ktoś z, przez związek małżeński też powodowało, że na przykład od, nasze, od nas ktoś się stawał coraz bardziej letni, jeśli chodzi o wiarę katolicką, niekiedy po prostu wręcz odchodzili, nie? I nie tylko, że odchodzili od wiary katolickiej, ale też odchodzili w ogóle od wiary. Przez to społeczeństwo tak zlaicyzowane, jakie jest w Szwecji, to się wychodziło, wychodzą niektórzy i z, no, przyjmują te, te formy, te zasady, ten materializm, to wszystko, co się jest koło. co się staje bardziej ważniejsze niż Pan Bóg. A jak Pani jako katoliczka i, i środowisko katolickie jest postrzegane przez, przez protestantów, jak ten ekumenizm jest prowadzony w tamtym kraju. Dla mnie, moim prywatnym zdaniem, nie mówię o kościele ogólnie, jaką ma politykę wobec tego, dla mnie to ekumenizm jest zawsze w jedną stronę, czyli oni wracają do nas. Co i do nas ciągnie? Czy to... nie, znaczy, ja tak uważam, że to jest prawidłowy ekumenizm. W tym sensie? W tym sensie, nie, że ci, którzy odeszli, którzy no, oni się urodzili już w tym kościele, bo jednak już 500 lat jest po tej tragedii, jaka dotknęła kościół po tym podziale ale uważam, że to jest najbardziej prawidłowe. I mamy taki, że mamy bardzo dużo, u mnie w Kościele bo bardzo dużo osób konwertytów, czyli tych, którzy przeszli na naszą wiarę, bo często jest tak, że ci, którzy odkryją e tą rzeczywistość Eucharystii, czyli obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to z tego powodu przechodzą na nasz Kościół, do naszego Kościoła. Później mamy z nimi bardzo często problemy. Dlatego, że oni mają podstawy protestanckie i niekiedy yy, nagle się uważają, że ze względu na to, że są w swoim kraju, to znaczy się, że oni wszystko najlepiej wiedzą. No, już największym problemem to jest zawsze była Matka Boża. Bo jak byli tacy konwertyci, to dla nich nie jest to, było nie do przyjęcia, żeby Matki Boży była figura, czy różanie, czy coś tak, że zawsze było, były starcie. Zawsze uważali nas za Polaków, że my to jesteśmy dziwni, bo my jesteśmy tak bardzo maryjni. No, i jak ja to mówiłam, my z Matką Bożą, nawet moje parafii Boże, jak był nowy kościół, no to my z Matką Bożą z figurą, a oni uważali, że Matka Boża gdzieś z boku, czy w ogóle gdzieś tam. I tak były, jak to się mówiłam, wjazdy, wyjazdy Matki Bożej, nie? Bo nie rozumieją tego. Jednak podstawa jest z tego ogołoconego kościoła, który mają protestancki, odkrycie jest przez nich najświętszego sakramentu Eucharystii, ale i ma tej całej reszcie, nie? Nie ma tej drogi, chrystocentryzmu przez Maryję. W jaki sposób w takim razie weryfikują, czy ich droga do Jezusa ubrana jest tą drogą właściwą, bo taką weryfikację zapewnia tylko Matka Boża? Tu nie ma weryfikacji. No, nie jest to u nas w Kościele naszym katolickim nie jest powiedziane, że musi człowiek być, musi uznawać Matkę Bożą jako jedną z najważniejszych, bo to najważniejszy jest Pan Jezus i objawienia jakie mamy w Piśmie Świętym. To wszystko, co Kościół nam daje? A wszystko, co się tyczy Watki Bożej, czy objawienia prywatne, bo ktoś akceptuje albo nie, ale jest to pewna droga, nie? Jest to pewna droga, którą muszą się nauczyć, czy ona ich uczy później, że jednak z tego kościoła, jak się wychodzi, gdzie zastraszeni byli, gdzie Bóg jest karcący i jak, gdzie często brakuje, brakuje im takiej e, femini, takiej drogi Bożej, takiej bardziej kobiecej. To później, jak odkrywają Matkę Bożą, to są bardzo jej wierni, bo to jest to, czego im brakuje. Nie? Im brakuje w życiu, bo oni często mają rodziny porozbijane. Są twoje dzieci, moje dzieci, nasze dzieci. Bardzo mają porozbijane te, te rodziny, i nie ma takiej, jakby to powiedzieć, no, jedności rodzinnej, jakiejś nawet wspólnoty, przyjaźni. To wszystko jest takie tam. Pogmatwane i, i zniszczone przez sekularyzację, ale i też i przez sekularyzację ich własnego Kościoła protestanckiego, ale kiedy odkryją Matkę Bożą, to wtedy się bardzo trzymają. I, i uważają, że to jest wielki dar. Samo jak wielkim darem jest dla nich też urzaniec później. Bo często jest tak, że kościół katolicki nie ma kościołów, tylko jak są przeodprawiane, przyjeżdża ksiądz, i on odprawia msze w danym kościele od protestantów. My pożyczamy na msze. To wtedy niekiedy tak było, że jak przyjeżdżaliśmy na msze, ksiądz przyjeżdża odprawiać gdzieś na jakiejś parafii, gdzieś w jakiejś miejscowości, to nam wypożyczali kościół i na przykład zawsze, żeby nam zrobić przyjemność, katolikom stawiali figurkę Matki Bożej. I gdzieś tam różaniec, nie? Także to był taki że, przyjemny gest z ich strony, dlatego że majątki często, które są ich kościelne, te stare, to były kiedyś własnością kościoła katolickiego. Także oni gdzieś tam mają to poukrywane. Dlatego później oni nam chcą zrobić przyjemność taką, nie? że dla katolików. Najczęściej no jest tak, że się modlą na różaniec, chociaż nie są jeszcze katolikami. Powiedziała Pani w momencie, kiedy już odkryją Matkę Bożą i różaniec, to jakby coś ich pociąga w tym kierunku. Tak? Zaczynają być wierni tej, tej drodze duchowej. W jaki sposób zatem można im taką drogę przedstawiać, przybliżyć? W jaki sposób żeście to robili? Naszym przykładem. Po prostu naszym przykładem, bo w ogóle my w Szwecji czują się, że w ogóle, ogólnie w świecie, to uważa się Polaków za takich fanatyków maryjnych. Czyli oni wiedzą, że jak jest Polak, to jest Matka Boża. Czyli zawsze będziemy, my tam niesiemy Maryję gdzieś, nie? w różne części świata. I oni to przyjmują jakąś dziwną rzecz w kościele katolickim, ale mimo wszystko później, jak odkrywają matka Boże, im się da odkryć, to są bardzo z nią, nią związania. Ja nawet powiem, że byłam, miałam taki przykład, już dzisiaj jestem w Polsce, więc wiadomo, jest nas wielu katolików. Ale jak mieszkałem jeszcze w Szwecji, zawsze nosiłam na sobie tu z przodu, żeby było widać kim jestem, do jakiego kościoła należę. No i pamiętam, że taka jedna dziewczyna bardzo chciała mieć różaniec, która nie wiem nawet czy jest ochrzczona, ale ona zawsze słyszała ode mnie o Maryi. A ja zawsze mówiłam, że Matka Boża, Matka Boża, ona mi to, ona mi tamto, ona jest jak moja mama i tak dalej, więc ona się tego nauczyła i poprosiła o różanie, została różaniec, później mi dawała świadectwo, że dzięki tej mojej Maryi, którą poznała, to dzięki tej Maryi, to ona jakieś tam sprawy, nie umiała modlić się na różańcu, ale miała te kuleczki nasze, i tam sobie do Matki Bożej rozmawiała, jakieś sprawy zostały je zrozumane i ją uratowała z jakiejś tam opresji. A później była jej koleżanka, która po, pożyczyła od niej ten różaniec, bo ona zawsze widziała, że ja mam różańce, miałam w różnych kolorach, zależy, gdzie tam byłam ubrana do kreacji, no to tamta też wzięła różaniec od tej, tej to mojej Angeli i że ten różaniec ona chce mieć, skoro on jest taki dobry też miała z sobą, pamiętam, na dyskotece. I się zrobił nagle problem, dlatego że ta dziewczyna po tej dyskotece powiedziała, że ona jej nie odda tego różańca. Bo dzięki temu różańcowi, ona miała taką fajną imprezę, takich fajnych ludzi poznała kogoś ciekawego, że ona jej tego nie odda. Więc ta do mnie dzwoniła Angela, że mam coś zrobić, żeby ona oddała. Ja jej zaproponowałam inny różaniec. Mówię, nie ma sprawiać ci Daminana, nie, bo ona chce mieć ten. Także, nawet w taki sposób Matka Boża dotyka, bo jednak trzeba pamiętać, że bardzo dużo osób w ogóle nie słyszało tam o Bogu. To jest takie już też społeczeństwo. I nagle odkrywają jakąś rzeczywistość: nikogo nie ma, nic się nie widzi, nie ma żadnego kościoła, nic, nie? bo jak idziemy do kościoła, to nas widzą. I nagle sobie rozmawiają z jakąś tam Maryją. Zawsze mówią: Wiesz, to jest moja najlepsza przyjaciółka, ona ma na imię Maria. Jak z nią porozmawiasz, nie ma sprawy. U nas w kościele najlepiej tak jest, z Maryją. No i się tak nauczyli rozmawiać, nie? Jak się, I później zrobiła wojna ten różaniec, bo ta nie chciała oddać, ta chciała mieć ten sam z powrotem. Ale dlaczego? Dlatego, że się nauczyły rozmawiać z Matką Bożą, nie? Tak po prostu. Też pamiętam, kiedyś były też cudowne medaliki, bardzo dużo, tam było rozprowadzane przez siostry matki Teresy z Kalkuty, bo niedaleko mnie, bo 100 km ode mnie, były siostry matki Teresy z Kalkuty, kontemplacyjna gałęź. I zawsze miałam pełno medalików i pamiętam, że takiej pani w sklepie to ona mówiła, że, że ma potężne problemy z synem, tam 9 czy 10 lat, Ja my wiesz, a ja tu masz cudowny medalik, ona ma na imię Maryja. Powiedz jej o tych problemach, daj twojemu synowi, jak znam życie, to znajdziecie rozwiązanie. No i gdzieś tam po miesiącu, dwóch, znów jestem w tym sklepie i ta pani mówi: Słuchaj, ona mówi: bo tam wszyscy na ty sobie mówią: Słuchaj, wiesz co? Mój syn nie da sobie zdjąć tego medalika z tą twoją Maryją. Ja wiem dlaczego, no bo dzięki temu, że ten medalik ma na szyi, to tak, idzie mu lepiej w szkole, nie biją mu go w szkole, a poza tym mu idzie bardzo dobrze w hokeja. Także to jest takie odkrywanie Boga, czy tej nadprzyrodzoności, w taki inny sposób niż my mamy w kościele, bo do ludzi tam nie można przyjść z całą teologią, bogactwem Kościoła katolickiego. Niekiedy Pan Bóg dotyka w taki bardzo, bardzo delikatny sposób. Nie? Też miałam właśnie tej Angeli Brat. No, to był taki niesamowita sytuacja, bo on. Przyszedł do swojej siostry, tam byłyśmy we dwie, ja też tam byłam, no i nagle czuję, że mam oddać mu mój cudowny medalik. W Polsce wszyscy uważają, że dewocjonalia to jest rzecz normalna. Idę tutaj na, na Siedmiu Kamienic, mogę kupić ile chcę, nie? Czy w jakimś kościele mamy dostęp. A tam nie, więc dla mnie mój cudowny medalik, który dostałam od matki Teresy z Kalkuty, a ona od Jana Pawła II, to na Niedźwiedziach, jak ja mówię, na północy, to była zdobycz. To nie jest tak, że o, ja, mówię, ja matko Bożą mu jutro no, a szukam w kieszeniach, bo zawsze miałam pełno, nie mam żadnego. A czuję, że ma dostać ten medalik, nie rozumiejąc w ogóle, o co Matce Bożej chodzi. <laughs> Przepraszam, w końcu mówię, no nic, muszę mu go dać. Ja mówię, dobrze, już oddam mu. I dała mu się, coś, się okazało, że sobie życie odebrać. on był w trakcie, żeby iść sobie życie odebrać. Um, jakieś dwadzieścia parę lat. Młody człowiek. Dowiedziałam się później, że zamknę, poszedł po raz pierwszy do ośrodka, gdzie leczono zniewolonych alkoholem, seksem, narkomanią, jedzeniem, bo oni też takie mają różne zniewolenia. No i dowiedziałem, że dał się zamknąć, że nie poszedł sobie życia zakończyć, tylko poszedł tam. No i dzwoni do mnie gdzieś za jakieś dwa miesiące, trzy, ta jego siostra Angela mówi słuchaj, Wiesz, co? Matias do mnie dzwonił i prosi o nowy, cudowny medalik, bo ten, co mam, on gdzieś zgubił, teraz jak zgubił, go nie ma, to czuje taki niepokój, chce stamtąd uciekać. A wiesz, pierwszy raz się w ogóle dał zamknąć. Ja mówię, o nie, tak to nie ma, że to magia. Powiedz mu, że ma na imię Maria, że ma sobie zrozmawiać z tą Maryją, i jak znam życie, powinien odnaleźć medalik. Jak w ciągu trzech dni nie znajdzie, to dostanie nowy. Ale jak zna Matkę Bożą, to da się mu I faktycznie trzeciego dnia znalazł ten medalik. On w ciągu pół roku wyszedł z wszystkich z, nie, z jakie miał, z wszystkiego, bo zaczął rozmawiać z Matką Bożą. Do, zaproponowano mu pracę, bo uważali, że ma jakiś, jakąś metodę. A on mu, przyszedł do mnie i mówi: Słuchaj, Maria, ja nie wiem w ogóle, co to jest? Wiesz, czy musi mi coś powiedzieć o tej Twojej Maryi, bo oni mi dali pracę, a ja w ogóle nie wiem, co mam im powiedzieć, bo wiesz, ja wiem, że to jest dzięki tej Twojej tu Maryi, co noszę, nie? No i w każdym razie dostał pracę. E, później e, też takie niesamowite działanie Pana Boga, bo niekiedy tam, jak jest, mieszkałam w Szwecji, to jest taki, takie coś się widziało, jak oni słyszeli, że jestem katoliczką, czy widzieli, to chcieli się o mnie ocierać. Tak jak koty się ocierają. No i to trzeba było się przed tym chronić, bo można było się stać guru jakimś, nie? A oni uważali, że z nami katolikami coś jest. Czyli coś my mamy, tylko nie rozumieli, co to jest. No i ten Matthias tak samo, bo on jak wyszedł z tego ośrodka, to mówi, Prz, przy, p, mówi, że chciałby poznać mój kościół, chciałby zobaczyć tę Matkę Bożą moją w figurze, no i w ogóle trochę o katolicy. No to choć nie ma sprawy. Do kościoła zabrałam, go pokazywałam. No ale też tak czuję, że on tak mi się tam gdzieś chce ocierać. A on mi mówi, o koleś. Ja mówię, jak chcesz, to ja ci moją tajemnicę zdradzę. Nie ma spraw. I pojechaliśmy 100 kilometrów przed najświętszy sakrament do, do sióstr Matki Teresy z Kalkuty. I mówię do niego tak, wchodź do tego kościoła. Tam siostra miała adorację od rana do wieczora. Jak ci się znudzi, to przyjdź. No i wychodzi do mnie i mówi, słuchaj. Tam w tym, wiesz, kościele jest takie coś, wiesz, takie słońce stoi na nodze. I co to jest? Ja mam wiele, czego się pytasz. No wiesz, tam jeszcze w tym słońcu jest takie coś białe. I mówi do mnie, słuchaj, co to jest, bo wiesz, z tego białego coś wyszło, i tu coś się mi stało. Taką miłość dostałem, że, że mówi, wiesz, no coś, coś niesamowitego w ogóle, co to jest, nie? Ja mówię, o kochany, no to już poznałeś naszego szefa, naszego kościoła, czyli Pana Jezusa, bo to jest na, w Najświętszym Sakramencie, w moim kościele katolickim jest obecny Pan Jezus. Wy nie macie, bo wy macie tylko pamiątkę, ale my mamy przeistoczenie w czasie mszy I teraz zobaczysz, jak będziemy, będziesz nam mszy święte, że każda z osoba, która będzie w kościele przyjmie taką małą, te białe kółko, czyli hostię. I ja mówię, to się nie da, żebyś ty dostał to przez ocieranie, bo jak ja przyjmuję Pana Jezusa, to ty odczuwasz coś, bo ja uważam, że to jest emanuje przez nas Duch Święty, cała Trójca. Ty o, to otrzyma, coś odczuwasz, ale to jest obecność Boga w nas. I tego się nie da przez ocieranie. On się w ogóle nauczył modlić na różańcu. Koronkę do miłosierdzia Bożego. Później dostał takiej choroby Pana Jezusa, bo zaczął jeździć bez przerwy do tego miejsca, gdzie był najświętszy sakrament, i mówił mi, że już tak 10 kilometrów przed tą miejscowością odczuwał to dobro, ten pokój. A kiedy wchodził do kaplicy, gdzie był wystawiony święty sakrament, tak gdyby zanurzał się w miłości. Który nie znał poza tym miejscem. Także to są takie drogi matki Boże i e, Maryja dotyka ludzi w różny w różny sposób. Kiedyś się spotkałam się, spotkali mnie w bo tam wszyscy wszystkich ewangelizują. wszyscy wszystkich chcą zdobyć, nie? na chwałę Bożą. No i ja mówię, no, ja mówię, że jestem katoliczką no i tak rozmawiamy, tak. wszystko. ale mówię, wiecie co? Ja tu wam dam, bo oni się bardzo w mormonii się bardzo boją diabła wiecie, u nas w Kościele Katolickim to my mamy taką, która wszystkie diabły niszczy. Bo to nie można iść z takim pięknym wywodami, teologią, tylko trzeba po ludzku po prostu tak łopatologią czy tak dziecinnie. Jak wiecie, i u nas ona ma na imię Maryja, ja mamy my nosimy takie medaliki z sobą i nas diabeł nie dotyka. No i co się okazało, że kiedy ja wyjąłem te medaliki i mówię o tym. To jeden z tych był takim, pochodził z rodziny czysto, stricte Mormonów, a ten drugi chłopak był katolikiem. Wcześniej. I pochodził z rodziny katolickiej. ja mu później dałam ten cudowny medalik. Ja mówię, że nas schroni. Pamiętam, że później byśmy chodzili się tam gdzieś mijali, nie? W tym środowisku. I zawsze było. Abyśmy kiwali sobie, że czy Was chroni, tak? Chroni nosze. Także ja jej mu dałam z taką nadzieją. Prosiłam Matkę Bożą, żeby go z powrotem wprowadziła do naszego kościoła. Także tutaj jest. Maryja zawsze działa w taki. Bardzo delikatny, subtelny sposób, ale taki zaskakujący wręcz. Nie? Bo niekiedy coś się mówiłam, czy coś tam da medali, czy coś się później okazuje, że Matka Boża jakąś tam znalazła drogę dla kogoś do powrotu do kościoła. Nie, bardzo dużo jest, na przykład był taki kale, który szukał odpowiedzi, dlaczego on jako psychoterapeuta, psycholog nie może do końca pomóc tym ludziom. Oprzed wszystkie kościoły, jakie były możliwe w Skandynawii, nawet nie wiedziałam, że gdzieś jakieś tam są na zupełnie na dalekiej północy, jakieś, takie, jakieś jeszcze przedchrześcijańskie, jakieś wspólnoty, wszędzie był. No i w końcu protestanci mu powiedzieli, że jeszcze została jedna sekta na terenie e, Szwecji, czyli Kościół Katolicki, bo my jesteśmy tam tak postrzegani. E, I co? No i ten, ten człowiek zgłosił się do proboszcza. Proboszcz nie za bardzo się nim chciał zająć, więc wysłał go do o, kapelana sióstr matki Teresy z Kalkuty. Ten ojciec mi poprosił, żebym się zajęła tym kale, który szuka odpowiedzi na swoje życie. No i tak zaczęliśmy rozmawiać. I ja pamiętam, jak dzisiaj, jak my tutaj teraz siedzimy, to on mówi przy stole i mówi do mnie tak: Słuchaj, jak to jest możliwe. Żebyś ty tyle lat mieszkała w Szwecji i nie chodziła do takiej osoby jak ja? Na terapię, na rozmowy, na takie rzeczy? Ja bym nie, ja nie muszę chodzić. Ja mówię, słuchaj, karę, zobacz, tu siedzi ksiądz, bo tak po mojej prawej stronie siedział ojciec. Ja by ja idę do spowiedzi, rozmawiam z Panem Jezusem, wszystkie sprawy załatwiam. Ja nie muszę chodzić po takim jak ty, żebyś ty mi robił obdukcję duszy. Człowieku, a co ty mi możesz pomóc? Ja mówię, ja idę do mojego szefa, wiesz, ja wszystko załatwiał sobie odgórnie. Tak, a ja bym chciał go poznać, a ja wie, a nie ma sprawy. No i poszliśmy wtedy właśnie przez Najświętszy Sakrament, ja mówię, a w ogóle był jeszcze filozofem. Więc poszliśmy przez Najświętszy Sakrament, on tam sobie rozmawiał, no przyjął cudowny medalik, no miał dużo pytań, przyjeżdżał, wyjeżdżał tam, różne rzeczy. Już jak miałam do Polski wyjeżdżać. To się okazuje, że w którymś momencie, że mam z ojcem tam jechać właśnie do szpitala, żeby odwiedzić chorych i pan ojciec zawoził tam Najświętszy Sakrament, żeby się pomodlić. No i pojecham i, ja, i się okazuje, że ten kale jest ciężko chory. Sparaliżowany. Ja mówię, <laughs> przepraszam, ja mówię do Pana Jezusa. Panie Jezu, tyle się nagadałam o Tobie, o Twojej miłości, a Ty go tak nałożyłeś, a ja mówię, teraz mi jest za Ciebie wstyd. Więc weź coś zrób. Weź coś zrób, żeby wiesz, jak ja mam do niego odwiedzić, żeby to nie wypadło źle. No i wchodzę, pamiętam jak dzisiaj tego, no, do tego jego pokoju, do, on tam sam leżał, leżał w takim dużym łóżku podmuchiwany, bo był cały sparaliżowany, jedyny mi miał głowę jeszcze taką, mu Pan Bóg zostawił do myślenia. Ja wchodzę, a to najszczęśliwszy człowiek na świecie. I mówi do mnie: Słuchaj, ja już mam odpowiedź. Ja mówię: Tak, ale tak, słuchaj, przy człowieku muszą być dwie osoby: Ksiądz katolicki, bo tam jest Bóg, i ja do pomocy. On przeszedł na naszą wiarę, przyjął wszystkie sakramenty. On doświadczył sakramentu, spowiedzi wszystkiego, i później Pan Bóg go zabrał. Także całą tą drogę, którą przeszedł. Zakończył, jak gdyby dostał odpowiedź dzięki Matce Bożej. Matka Boża go doprowadziła do prawdy, którą jest Chrystus w Kościele Katolickim, bo to się tam zaczęło, gdzie był najświętszy sakrament. Także to są takie e, no, różne drogi działania Maryi, takie, takie niekiedy zadziwiające przynajmniej w tym kraju. Bo kiedyś mi pamiętam, że mi ktoś powiedział, że Szwecja była bardzo Maryjna. Bo tam byli Franciszkani, tam oglądałam książkę, gdzie było bardzo dużo nazw roślin, miejscowości, różnych takich rzeczy w, w środowisku, które miały, w społeczeństwie, które miały z nazwę Maria. Coś z Matką Boszą. A przez tą protestantyzm, przez tę zmianę struktury państwa, bo oni w ciągu jednej nocy musieli zmienić wiarę. Jak nie no, to im zabierano na majątki, nawet zabijano, bo chodziło o przejęcie majątków. Więc oni, jak gdyby to zostało zniszczone, i ta Maryjność została im wyparta. Ale jest ogromna według mnie tęsknota za tą delikatnością Boga tą kobiecością, czy jakby powiedzieć taką, no... Matka Boża zawsze my myślimy, że jest bardziej taka ciepła, nie? Jak Bo, matka. No, jak matka, ale no nie wszyscy mają taką matkę ciepłą, różne to są te mamy, ale właśnie to i tu Pan Bóg przez Maryję daje tą swoją tą swoją taką delikatność, ciepło, takie zatroskanie właśnie przez... i kiedy to odkryją, to są bardzo Zafascynowani, bo pamiętam, że był w takim miejscu, taki właśnie ośrodek dla kobiet, które to był ośrodek dla kobiet zniewolonych przez alkoholizm, czy tam narkotykę, czy takie rzeczy. W ogóle w depresjach psychicznych i różnych takich sytuacjach. Najgorsze, że to było tak przez granicę. Mieliśmy granicę razem z, z terenem kościoła. Tam gdzie były w sorfoszy były siostry matki tej z Kalkuty i one tam graniczyły ten ośrodek. Ja, moja znajoma y, tam pracowała, y, Susan, i ona do mnie mówi, że one tam miały terapię z kamieniami. Siedziały te kobiety i kamienie jakieś tam, energię, coś, żeby w ogóle się reanimować. One te, kobiety są z reguły po wielu aborcjach, więc tam jest potężny problem. Byli depresji i depresji wszystkiego i one te kamienie tam miały się przez te kamienie, przez te adoracje tych kamieni, jakieś e, prace czy jakieś tam zajęcia miały reanimować się. No i później ja mówię, Suzan, no tak nie może być, że my mamy przez granicę kobiety, które kamienie czczą czy coś i trzeba zrobić tam porządek, trzeba na wciskać cudownych medalików Matki Bożej, żeby ona się nimi zajęła, a poza tym różaniec wprowadź. Pokaż im różaniec, nie musisz im tłumaczyć, jak się modlić, bo do tego ich Matka Boża doprowadzi, tylko daj. No i faktycznie zaczęły się modlić na różańcu, ona je nauczyła. Zrobiła się zadyma niesamowita w tym ośrodku, że po pierwsze, że ktoś wierzący wszedł na teren, a już najgorsze, że to katolicy weszli teraz na teren i kobiety powiedziały, że nie będą z tymi kamieniami gadać, bo one mają Maryję i będą rozmawiać z Matką Bożą, bo jak zaczęły wiesz, zaczęły rozmawiać, ja już nie mówię o zrować Marię i to wszystko, bo to jest proces, ale zaczęły w ogóle do niej się zwracać, zaczęły się lepiej czuć. One zaczęły namacalnie odczuwać y, y, taką rzeczywistość nadprzyrodzoną. Jakieś działanie w, w, w ich życiu, wnętrzu i w ogóle. No i zaczęły też przychodzić do naszego Kościoła, nie? Bo jak ktoś odnajdzie Matkę Bożą, Czyli tą część niekarcącą kościoła, jak ja to mówię, to bardzo szybko, zresztą najbardziej rosnącą wspólnotą w tej chwili to jest kościół katolicki w Szwecji, bo jest na 160 tysięcy. No już teraz mamy dzięki Bogu tutaj jeszcze wymodlonego, mamy kardynała Szwecji, który kiedyś mi zakładał ojciec, on jest karmolitą, ojciec Aborelius, Anders Aborelius, który mi zakładał szkaplerz. Kiedyś tam w Szwecji, zanim został biskupem, no a dzisiaj już jest kardynałem, zresztą jest to historyczne, bo jest to kardynał, który ma ogromne nabożeństwo do Matki Bożej Naszej Częstochowskiej, do Jasnogórskiej Pani. A ja pamiętam kiedyś tam, dlaczego przybyłam na Jasną Górę, no dlatego przybyłam, żeby prosić Matkę Bożą o maryjnego biskupa dla nas bo miała być zmiana biskupa, więc przyszłam tu z pielgrzymką, jak to mówią nasi góry, ale po nogach, prosić o biskupa maryjnego, ale nie wiedziałam, że to będzie akurat ten ojciec, którego mi zakładał kiedyś szkaplerz. No i tak się przyszłam tu prosić i pierwsze zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi to było właśnie w kontekście Szwecji o wybór Marynego biskupa, no i dostaliśmy właśnie karmelitę a dzisiaj już jest kardynał, za co, co macie Bożej dziękuję, bo to jest historyczne wydarzenie dla całej Skandynawii.